Wszystko wyje. Jadę po kukurydzę, tam ospę robi. Robota idzie. A staruszka czeka. Dobra, to zagonię, zaraz kukurydzę wezmę. Jak widać, woda wieczorem się zachodzi. Ciemnica, nic prawie nie widać. Ciężko do obory było zajść. Już o 20. A rano się budzisz człowieka, tu deszcz leje. Pełno już. No i gitara. Że po tych krypach, po cielakach się polata, po tych po 500 litry jest tam, po 1000. Się przywiezie, się zleje i będzie 3 beczki. Ty już też prawie pełna jest. Jeden tam krąg został. Dzisiaj zagonowałem trochę więcej krąg, bo jest 4. Te 2 beczki będzie. Myślę, że no 3-4 powinno się uzbierać. Się wyleje i zaraz jeszcze obornik się walnie, a potem orka. Już raczej będzie. No leś, staruszka. Leś, co ty stoisz? Ty to jak zwykle. Od małego tylko do głaskania. W końcu już wenie zbiera. Patrzę, skóry suchej nie ma. Może nie kopnie. No już trochę, pełniejsze się robi, bo tak tu sama skóra była. Zaczyna zbierać to. Przynajmniej z 2-3 tygodnie i może się ucieli. No i zaraz pełno te trzeba zebrać na równo. Trochę półko liście się brało i piach potem zebrać. A już słonko, to już pszczoły latają na 2 oponach. Jeszcze z tydzień, dwa, no, ciasno będzie. Zaraz tutaj ten trzeci pokos będzie się brało i będzie już luźno. Będzie więcej miejsca chociaż. Rano taczkę się powywalało, na niedzielę chcę sobie podsunąć, żeby mieć ładnie do wywalania. Na jeden siłownik. Jadę do domu już stary. Tutaj sztaba jest dobra, bo jest szeroka. Można w pół wziąć i całą belę objąć. Bo to jest 150, to normalnie bierze. Wtedy tutaj do końca się opiera i całość się obejmuje. Dobrze takie ramię ma wysunięte. Bo przynajmniej za czubek się bierze belę i można na czwarty rządek normalnie wrzucać. Bo na tych krótkich to był problem. Ja się posuwa, w tygodniu będę gnojowice i może się obornik wywali. Jeszcze trzeba skończyć, by było jeszcze wywalić i pewnie będzie, trzeba będzie zaorać. Jeszcze się zobaczy, kto wyjdzie. Póki mało, to dobrze szuflo porzuć. Nie muszę ręką rzucać. Gitara po krowie. O! I idzie w ciasto. No i zgaszony, chwilę poczekaj, zaraz popiszczy. No, jak słychać, piszczy. Zresztą podobno chyba to DPF-a jeszcze do końca trochę przypala i wypada. Dobra, i można hebel wyłączyć. A, ty pusty garnuszek masz, temu wyjesz. Dobra,
O, jest zabezpieczenie i nie otwierajcie lachy, bo klamkę to zaraz jęzorem otworzy. Tu wcinają, krowy idą. Dobra, masz choć trochę teraz. Się mówi, pasza treściwa, trochę sianka zje, raz tego i dobrze je. Cielaki widać, że lubią treściwo. No i tutaj krowa, nie? Belka. I tutaj nie ma, krowy idą. Co trzeba zrobić? No, tutaj na sznurek mam przygotowany. O, i drzwi zamknięte. Są widły trójki. To czasem to kładę ich na skos, żeby tutaj nie weszli. Jak młode początkowo się uczą, to się zostawia, żeby po... zaraz kurna po korytarzu latają, nie? Tak to młode można tak nauczyć. A teraz już się nauczyli, to nie zostawią. Prejkarz zostaje na swoje miejsce. Jak wie, to sama skręca stara krowa. Już no trochę nie. A ty gdzie? Na miejsce swoje. No i dwie. I wszystkie. Widzicie, niby tak jak mówię, kołki po co. Widzicie, na wolno idą i same się rozdzielają. 5 krów, a kiedy, nieraz było 7. Kiedyś było 10 na rozegnanie, jedne tu, drugie tu. Łazić! A nie stoi, ta się patrzy, ta. Łaź! Jak wcina. A ty co, już poser. A jak? Jeszcze głodny. Żebyś tutaj już pozery, mi można dać. No, się należy, potem sianka dostanie gitara. Jeszcze wieczorem sianka. A dzisiaj głodne, nie? I ty? Bo mniej do sali dzisiaj. Cały tydzień mogę dostawać dużo, ale jeden dzień wolę mniej dać. Zawsze apetyt się poprawia. Wyje do zercia. Dać. Wyrduj. Tylko cicha. Tak jakby kurna mieli je zabrać, pełną mordę łapie. No i dalej ta czerwona z jednej strony. A te mało kiedyś się zamieniają. Nieraz stoją, się mówi, tu i jest mała, większa i największa. Tłuste dupy. I mamy ogarnięte je z głowy. To by było na tyle. Co na siano czekasz? Ty. To na razie, do następnego.